Kronika Szkolnej, sezon 2015. Luty roku 2015. Na kanale YouTube Kononowicz w olejku lub pomidorkach pojawiają się filmy, które rozpoczynają erę Krzysztofa Niewińskiego, szerzej znanego jako Niemiecki. Krzysztof Niewiński, pseudonim Niemiecki, urodzony w 1968 roku w Bielsku Podlaskim. Reżyser Uniwersum Szkolnej 17, działający w latach 2015-2017 oraz ponownie od 2018 roku po ustąpieniu stanowiska przez byłego redaktora Mexicano. Siemano, siemano, Mexicano. To on rozpoczął stałe wideoblogowanie na Szkolnej 17 i to jemu zawdzięczamy, że jest co oglądać w Uniwersum. Mieszkaniec Białegostoku, dumny posiadacz Volvo oraz psa wykrywacza, który wykrył sprawców pobicia Krzysztofa Kononowicza. Dwukrotnie żonaty, w sumie ma 5 dzieci. Krzysztof Niewiński jest jednym z redaktorów, którzy z pieczołowitą precyzją realizowali wstrząsające reportaże filmowe na temat życia prezydenta Krzysztofa Kononowicza i majora Wojciecha Suchodolskiego. Filmy były o takich tytułach jak Co się stało się, Jedzenie potwora morskiego, czy też Testujemy. Dobry Państwo, kochani moi, to ja, Kononowicz Krzysztof. Dziś byłem w sklepie i kupiłem sobie meduzę, potwora i chcę spróbować. I tu kupiłem, tu mam chlebek boży, tu rybki podwójne, 4,30 kosztują. Ale to są podwójne, coś pomidorowe, tak jak ja lubię, XXL nazywają się. I teraz spróbuję na chlebek potwora meduzę morskiego i co za on jest. On kosztuje 11 zł. Zaraz zobaczymy, co tu pisze na słoiczku. Flety anechole z oleju słonecznikowym. O, bardzo dobre. Bardzo dobre. Chleb zawsze trzeba ucałować przed jedzeniem, bo chleb, pamiętaj Wojtek, jest Boży. Smacznego Ci życzę. Dziękuję. Żebyś się za bardzo nie denerwował na świat. Dobra. Smaczna. Tylko za dużo trochę soli. To chyba mój przesolił fotograf troszkę soli, dał więcej, tak? Panie fotografie, a przyznaj się pan. Zanim jednak podjął się niełatwej pracy reżyserskiej, imał się różnych zadań. Pracował i nadal prowadzi swój zakład kamieniarski, ale również pracował na budowie i zajmował się wyłapywaniem psów dla firmy Marka Kuleszy. Jak większość bohaterów Uniwersum, Niemiecki miewał problemy z prawem oraz z Krzysztofem Kononowiczem. Zaatakował w 2010 roku prezydencką posesję szkolnej 17, za co został w dosadny sposób skrytykowany przez samego niedoszłego przywódcę. Jednak niełaska, w którą popadł, skończyła się około 2015 roku. Pogodził się z będącym na skraju nędzy, schorowanym i samotnym Kononowiczem, a w ramach pokuty za niecne czyny szalonej młodości obiecał mu pomoc, wspierał faktycznie go materialnie i kręcił z nim filmy. Jedno z lutowych nagrań przedstawia raczenie się alkoholem Krzyśka i nieznanego szerzej Roberta w obecności małoletniego, a wręcz berbecia jeszcze, dziecka w kołysce. W 13 sekundzie filmu o filecie z makreli Krzysztof Kononowicz chce powiedzieć, że jest u Krzysztofa Niewińskiego jedną i drugą, proszę państwa, dzisiaj. I jest u pana Krzysztofa jest i jem. Bardzo one są smaczne. Reżyser błyskawicznie zareagował, sugerując wyłączenie nagrywania, gdyż jeszcze wtedy starał się zachować jakąś anonimowość, co na dłuższą metę i tak się nie udało. 12 marca 2015 roku wychodzi film, który staje się także pierwszym znaleziskiem z kanału Niewińskiego na wykopie. W tym okresie z Kononem nagrywali przede wszystkim takie rzeczy jak konsumpcję rybek i innych dziwnych rzeczy z puszki,
plus komentarze polityczne. Ale głównie to było połączenie konsumpcji i komentarzy politycznych. W tym filmie na przykład Kononowicz przekonuje Putina, że od każdego zjedzonego jabłka przybywa człowiekowi krew. I jeśli Rosjanie nie będą jeść polskich jabłek, a zdarza im się przecież skaleczyć, prawda? No to w końcu wszyscy poumierają. I chcę powiedzieć tutaj dla Putina, prezydenta Rosji, że położyliśmy na jego lachę jabłka nasze, antenówki, papierówki, wszystkie, to są zdrowe, to, a oni dostaną od nas jabłek. O, a przyjadą do nas inne ludzie i kupią od nas jabłka. Niech Putin się nie skacze za bardzo swoją ropką, tam gazem, że zamknął dla nas granice, zamknął. Czy mają, to nie będę jeść. Niech nie skacze Putin tam za bardzo ropką i gazem, bo jeżeli my nie damy mięsa i nie damy jabłek, owoców inaczej, bo to owoc jest, o proszę Państwa, to jest owoc. To jest najlepszy owoc, to od jabłka przybywa najwięcej krwi. Czy to papierówka, czy antenówka, czy szaroroneta, czy inne jabłka, już nie będę tu wymieniać, ale od każdego jabłka przybywa krew dla człowieka. Jak ludzie nie będą w Rosji spożywali jabłek, to pomierają. I co Putin robi? Pójdzie naród na Putina, z własnych pójdą na Putina, pójdą i ich naród, że nie mają krwi u siebie. A człowiek potrzebuje zawsze mieć u siebie 5 litrów krwi. Czy mężczyzna, czy kobieta. To około 5, około, to najmniej około 5 litrów krwi musi mieć w organizmie u siebie. Bo idzie, na razie położę jabłko, idzie krew wszędzie. I po palcach, i w głowie mamy krew. Przypuśćmy, ja skaleczyłem palec. Ten o, przypuśćmy, nożem. O, co leci, będzie lecieć panie redaktorze z palca? Co będzie lecieć, proszę? Mnie kolega uderzył w nos, przypuśćmy. Co będzie lecieć? Krew. Łatwiej proszę powiedzieć. Krew. Przypuśćmy, ja rąbię drzewa i się kierą zaciąłem się z palca drugiego. Co będzie lecieć? Krew. Tak samo i ludzie są w każdym państwie, żyją, naród. I jak on się skaleczy się, a nie będzie miał krwi, to gdzie pójdzie? Gdzie umrze? Gdzie pójdzie? Do piachu. To nie pójdzie, umrze inaczej. A wtedy naród polski, naród rosyjski pokaże dla Putina, że jego wezmą sam, sam ten naród, upadła, napój mój, sam naród, tu nie stoi, sam, nie noża, noża, a noża, sam naród ruski, dobra. Sam naród ruski pójdzie na jego. Wezmą noże, siekiery, kosy, zaostrzą i pokażą dla Putina, co za ten Putin, że zgłupiał, oszalał, dostał kręćka w głowie. On myśli, że on wygra z tym, jako, z tym, z narodem. Nie. Z narodem jeszcze żaden, czy to Putin, czy to amerykański prezydent, czy to polski prezydent, czy jaki, z narodem nikt nie wygrał. Trzeba zawsze słuchać. Nie, jak będę jeść, to nie będę mówić chyba, nie? Trzeba zawsze. Trzeba też przemówić, a później będę jeść. Trzeba zawsze słuchać naród. Co naród powie, to trzeba spełniać. Przykazania. O, na naszego ministra. Napisali hasło rolnicy, napisali. Wejdą do ministerstwa, wejdą. Wywiozą jego na tacce Marka Sawickiego, wywiozą. Bo jest pod ministerstwem trumna postawione, jeszcze taczki postawione, namioty, a kopeczumne też i górnicy wszyscy poradzą. A jeszcze bezrobotni dojdą, bo to mało jest rolników. Stoi ciągników. Tylko około 100 ciągników w całej Warszawie stoi. Pod ministerstwem rolnictwa. A na drodze ile stoi, bo policja nie puszcza. Bo policja nie puszcza ich. To teraz jak te resztę dojadą ciągniki, górnicy dołączą się, bo nie darują, bo nie odeszedł prezes górnictwa ze stanowiska, robił górników balona, to górnicy teraz tak się wkurzyli na jego i na minister, na premiera tego, jak on się nazywa, Janusza. 7 kwietnia 2015 roku. Jako że komentarze polityczne i jedzenie rybek i szprotek mają mały odzew w listach i darach, dokonuje się próba zmiany tematyki na bardziej prospołeczną.
Kononowicz zaczyna czytać bajkę dzieciom. Tak jak ja kiedyś byłem też mały i prosiłem, daj mama mleczka, jak każdy człowiek. I pomyślałem sobie, że trzeba troszeczkę, tak jak w telewizorze wszędzie czytają dla malutkich dzieci i przedszkolaków i pierwszoklasistów, czytają bajeczki. Tak ja też pomyślałem o tym, żeby to uczynić dla was, na dobranockę. I posłuchajcie, kochani moje, maluśkie dzieciaczki, taki będzie bajeczka Bambo. Bambo, murzynek Bambo, w Afryce mieszka, czarną ma skórę, ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swojej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psoci figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy, Bambo, łobuzie. Ach, Bambo, czarną nadyma buzię. Mama powiada, napij się mleka. A on na drzewo mamie ucieka. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on boi się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego murzynka. Szkoda, że Bambo czarny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły. Kochani moi, koteczek jeszcze dla was przeczytam. Miał czy kotek miał, coś ty kotku miał. Miałem ja miseczkę mleczka, teraz pusta jest miseczka. A jeszcze bym chciał, wzdycha kotek, o, co ci kotku, co? Śniła mi się wielka rzeczka, pełna mleczka, aż po samo dno. Piesną kotek pili, pi, koteczku pi. Skulił ogon, mruczył, ślipie, śpi. I we śnie mleczko chlipie, bo znów mu się śni. Kochani moi, teraz czas, godzina podchodzi już po dobranocce. Idźcie się wykąpać, się dzieciaczki kochani, twarze z buźki umyć, ładnie, pięknie, nakryć się kołderkiem i lulku i spać. Dobranoc wam życzę, a reszta przeczytam innym razem bajeczki dla was kochane. I życzę wam wesołych, szczęśliwych, radosnych, wielkanocnych świąt! Alleluja, alleluja, alleluja! Ale również rozpoczyna nauki moralne dla całego narodu. Drodzy kochani ludzie, chcę jeszcze powiedzieć tak, że my te kręcimy filmiki, to wszystko, ale trzeba troszeczkę dać coś wspomóc. Włożyć do koperty symbolicznie. Ja nie mówię, że tam miliony, dwa, pięć i tak dalej. Ale przypuśćmy, 20 zł, 10 zł, a nawet i 30 może być 50 zł, a nawet i stówka może być. Za to, że ja będę dla was pomagać. Że biuro moje też nie jest wygrane na loterii. I przypuśćmy. I proszę przesyłać listy do mnie na mój adres, tak jak tu widać. Ale to adres prywatny, ale jeszcze dodam, że tu trzeba było jeszcze Biuro Interwencji Obywatelskich. Na biuro proszę pisać. Biuro Interwencji Obywatelskich. Krzysztof Kononowicz, ulica Szkolna 17, 15640, tylko też to jest źle napisane. Powinno być kod tu, a tu Białystok. Tu pierwsza powinna być ulica, a tu pod spodem Białystok. Ale operator pisał to, wiadomo. Ja jak nie porządzę, to operator jak chce, tak piszą sobie. Trzeba będzie trochę zmobilizować tego mojego operatora. Ale przejdźmy dalej. Przypuśćmy, pierwsze, takie przykłady daję dla was. Pracodawca nie płaci na jakiegoś X wypłaty. Niech ten obywatel, ich nazwiemy, napisze do mnie i włoży symboliczną. Ja nie mówię, że tam, jeszcze raz powtarzam, że tam milion czy dwa, bo nikt nie ma pieniędzy. Ale symbolicznie. 20 zł, 10 zł, 30 zł może być, 50, 100. No tak o symbolicznie. Bo trzeba też i na taśmy, trzeba i na wywołanie filmu, trzeba wrzucić do internetu, trzeba wszędzie. To żeby były też pieniążki, to też potrzebuję. I dalsza sprawa. Nawet druga sprawa. Też możesz pisać do mnie o wszystkim. Przypuśćmy, ktoś ma urodziny czy imieniny. Złożę życzenie jemu, imieninowe, urodzeniowe. Później, dalsza sprawa. Przypuśćmy, nauczycielka. Tam proszę bardzo wszystkich nauczycieli. Apeluję do wszystkich nauczycieli. Przypuśćmy, tam uczeniem się nie nauczył się. Jakiegoś coś nie odrobił. To proszę nie stawiać jedynek. Jedynek proszę nie stawiać, tylko stawiać lepszą cenę. Dlatego, że albo darować jemu,
On, każdy uczeń, chce jak najlepiej, żeby wypaść, żeby zdać, żeby mieć ten zawód w ręku. I proszę mi, wszystkich do nauczycieli, do kuratorium, do wszystkich apeluję, swoją prośbę, ażeby jedynek nie stawiali się, tylko żeby lepsze oceny byli. Żeby, przypuśćmy, jak uczeń, wiemy, tego ucznia X nie odrobił lekcji, czy tam coś jakiego nie napisał, to raz może 4 razy podarować jemu. Podejść, powiedzieć, słuchaj, tam Adamie, czy tam ktoś, słuchaj, ja ci daruję teraz, ale na drugi raz, jeżeli nie odrobisz, to wtedy postawię tobie jedynkę. Albo pisze do zeszytu uwagę, że dlaczego nie chcesz się uczyć, żeby się zainteresowali tobą rodzice. Bo rodzice powinni się interesować uczniami. Dalej. Przypuśćmy. Ktoś, przypuśćmy, jakiś tam nie oddał dla Y pieniędzy, to też proszę napisać, ja też zaapeluję do X, żeby pieniądze oddał. Żeby niczemu długo, bo też dla X grozi postępowaniem sądowym. Dalsza sprawa. Też piszcie dla mnie, do mnie, na moje biuro i do mnie. Przypuśćmy, trzeba coś, jakieś podanie napisać, czy wniosek, czy coś jakiego. Też biuro świadczy takie potrzeby dla was. Dalej, przypuśćmy. Mąż, tam przypuśćmy, nie wiem, chce panie to, ale przypuśćmy, bije żonę, czy tam znęca się, czy znęca się, czy pije alkohol, to też proszę do mnie napisać, że mąż, czy tam żonę pije, bo bywa, że i żona pijaczka jest, to też proszę napisać, kto spożywa alkohol, to ja zainterweniuję w tą sprawę, żeby ludzie nie spożywali alkoholu, bo alkohol to grozi zdrowiu, szkodzi zdrowiu. I bardzo proszę na zakończenie z całego serca, z całej duszy mojej, ażeby, tak jak ja dałem dzisiaj wywiad, jeszcze raz pokazuję, proszę pisać na ten adres, ale tu jeszcze powinno być dodane Biuro Interwencji Obywatelskich na górze i pod spodem Krzysztof Koronowicz, ulica Szkolna 17, 15640 Białystok. Bo tutaj trochę jest źle napisane. Panie operatorze, dostajesz pan uwagę dzisiaj, oceny panu mi postawię złej, ale takie rzeczy jak pan przywieziesz, coś fałszywie, nie fałszywie, ale źle napisane, to będziesz pan poprawić wtedy, panie operatorze. Zrozumiał pan? Musisz pan wyraźnie, dokładnie pisać tak, jak jest, ani kot tu, powinien być kot tu. Białystok powinien być tu. Pierwsze później ulicy tu się pisze się. A tu powinien być kot i Białystok, panie operatorze. Pan, zapytam pana, kto to pisał. A pan operator, to jest wiadomo, przyznał się. Przyznał się. Ale trzeba też pisać, podawać adres mój wyraźnie, że tak, jak jest na piszące, że Biuro Interwencji Obywatelskich, Krzysztof Koronowicz, ulica Szkolna 17, 15640 Białystok. I bardzo proszę was na zakończenie, moi kochani, jeszcze raz. Powtarzam, dużo nie wkładajcie pieniędzy. 1,2,5 milion, bo też nie chce się bogaci. Ale symboliczne tylko. Przypuśćmy 20 zł, 10 zł, 50 zł. No i stówkę, jak ktoś ma trochę bogatszy, to może włożyć i stówkę nawet do listu mego. Do listu mego, swego, jak będziecie wysyłać do mnie. Ale więcej ja nie proszę, żeby wkładaliście, tylko symboliczna taka wpłata za to, że ja na was będę pomagać. Bo też u mnie głos wysiada, i flaty mam swoje, i trzeba też dla mnie na życie, na wszystko trzeba, to też, jak powiedziałem na początku, trzeba i na taśmy, trzeba i na tusz do komputera, trzeba i na taśmy, na tusz, no na wszystko, na papier trzeba, na wszystko trzeba mieć pieniądze. Ja bardzo proszę do, apeluję do tych, którzy będą pisać do mnie i zachęcam pisanie, to żeby symbolicznie, nie tam grupa pieniędzy. 24 maja 2015 roku. Monolog Naród młody jak ja. To ja, nadal Krzysztof Koronowicz. Chcę najpierw powiedzieć, że na kolację zjem, kupiłem sobie szynkę konserwową z galaretką i parę śledzi w pomidorach, 2 sztuczki, w oleju 2 sztuczki. I szanowni państwo, kochani moi, nadal chcę powiedzieć o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z ulicy Starczykowej 5 i z ulicy Białej. Szanowni państwo, kochani, mam prośbę do was. Skierujcie do was, do ich list, pismo takie, pomóżcie mnie. Gdyż ja za 270 zł nie przeżyję. Skierowałem list do polskiego telewizji nawet, do Brauna. Zero odpowiedzi. Ale jeszcze spotkamy się w telewizorze. Jak będę miał pieniądze, teraz na dniach, może z innej puli, to pojadę do telewizji. Uda mi się.
do tego Brauna. Prezesa telewizji. Bo mnie nic nie odpisał, ani B, ani C. Tylko chyba skierował list do Mowciku, że ja napisałem prawdę. Że mnie tylko dostało sznur. Tak. Ludzie odbierają młodzi. Nie jeden już odebrał sobie życie. Z tego powodu, że nie mają z czego żyć. Nie ma pracy. Nie ma chleba. Nie ma co do chleba. Tylko chyba ten Bronek Komorowski, były prezydent, on na razie jest do wyborów. Dzisiaj były wybory. Nie poszedłem na wybory. Z tego powodu, że ani Bronek mnie nic nie da, ten niegodny człowiek, Judasz, ani Andrzej Duda nie da. Ile to mi nie dadzą? To są kanciarze, którzy umieją okradać społeczeństwo. Naród młody, tak jak ja. Udawałem się do NZZ Solidarności Krajowej w Gdańsku, do Piotra Dudy. A Piotr Duda i Andrzej Duda, to się dowiedziałem, że to są bracia, rodzony. Tylko nie wiem, który starszy, który młodszy. Ale to są na 80% rodzony bracia. Są. I pojechałem do Andrzeja, Piotra Dudy. Za jedną sprawę, jeszcze mamusia żyła. Nie chciał mnie podpisać. A Andrzej Duda wystawił swojego brata na kandydata prezydenta Polski. Co on zrobi? Jak on nie był ani w Solidarności, ani walczył, tylko chce zagarnąć, ja tak powiem, niegodnie, nierzetelnie, lewymi rączkami pieniądze od narodu. Chapnąć się dobre pieniądze. Dobre osiągnąć stoły, chce miękki. I zamknąć się i brata swojego wziąć do pałacu i rodzinę całą i siedzieć po cichu. A tu nie trzeba siedzieć. Szanowni Państwo, niedawno szedłem warszawską. Zobaczyłem tir, biało-czerwoną flagę polską, a tir przyczepiony do biało-czerwonej flagi na komendzie miejskiej policji w Białymstoku. Klapsydra. 33-letni policjant nie żyje. Zamordowany, zabity. Tak. Bo ja pisałem do ministra spraw wewnętrznych, żeby ona nie postawiła komendantem wojewódzkiej policji w Białymstoku. Nie chcę. Teraz będzie zbierać zboże, żywno będzie zbierać policjantów. Gdyż mafia ruska, wilki przekroczyli przez naszą granicę. Nie dali rady uśmierzyć ich. Bo Putin to pochodzi z wilków. Tak jak wilk drapieżny, agresywny, w lesie tak samo Putin. I trzeba wiedzieć, jak podejść do niego. Jak osiągnąć władzę, jak osiągnąć siłę i tak dalej. A nasi policjanci, wojsko jest rozbrojone, nie ma broni, nie ma czołgów, nie ma samolotów. Unia Europejska rozbroiła nas, chytrze podeszli. My, Polacy, każdemu poddajemy się. Jak nie ruskim, to Amerykanom, to Niemcom, którzy Niemcy po nas strzelali. Po naszych ojców, matek, dziadek. Tak. A my im przebaczyliśmy. Tak jak Bóg nakazuje. A Merkel wiedbawnym powiedziała, że my jeszcze strzelaliśmy do Żydów. Nie. To jest kłamstwo. I jeden napisał do mnie list sprawiedliwy. Dlaczego to pan Kononowicz nie traktuje na prezydenta? Szanowny panie, chcę odpowiedzieć na pana list przez internet. Bo pan nie podał adresu. Gdzie mam odpisać na ten list? Czy do Boga? Czy gdzie mam napisać ten list? Odpowiadać panu. Tylko pan podpisał się imieniem i nazwiskiem. Nie będę tu tytułować, bo nazwisko imię do wiadomości mojej. I druga sprawa. Otrzymałem 50 zł temu człowiekowi przez internet. Między majem a czerwcem 2015 roku major Kononowicz i Niemiec wybrali się do ZOO, gdzie wybuchła afera znana jako afera na spacerze w ZOO, podczas której Kononowicz i major dokarmiali nielegalnie zwierzęta. Czemu panowie karmicie zwierzęta? Proszę? Czemu karmicie? A czy nie można? Nie, nie można. Pokaże pan, co pan ma. Nie, no pokaże pan. Marchewka. Marchewka, to tak. Nie wolno karmić. A co, muszą być głodne? Słucham. Czym pan kręci?
Proszę? Film pan kręci? Ja tam jestem. Chce pan pracować, to niech pan złoży podanie. Będzie pan pracować, będzie pan karmić. A póki to nie wolno karmić. A gdzie to złożyć podanie? Do schroniska. A gdzie? Do schroniska dla zwierząt. Ulica? Do Liskowska. Ile? Tu są wszędzie tabliczki. Będzie pan bardziej znany. Bardzo chętnie złożę. No, a póki co nie są tabliczki informujące, że nie wolno karmić. Dlatego, bo ludzie przynoszą różne rzeczy. A pan w domu głodny jest? Nie, panie. Tak, dalej. Przyjdę potem. Z panem wolno gadać. Pan będzie popularny też dzięki panu. Potem pan. Nie. We wrześniu 2015 roku Kononowicz został brutalnie pobity i skopany po jądrach. Film o tej sytuacji nagrany przez Niemieckiego ukazał się późno, zdecydowanie później, bo już w kolejnym roku, w 2016. Po rozprawie. Warto podkreślić, że ambicja polityczna Krzyśka już rosła w miarę jedzenia, bo w owym czasie nosił się z zamiarem startowania na senatora. Ale wróćmy do samego pobicia. Co się stało się? W bardzo prosty sposób można podsumować. Swego czasu Kononowicz ze swojego domu zrobił noclegownię dla bezdomnych oraz innych zmarginalizowanych społecznie osób, stąd też w jego otoczeniu znaleźli się recydywiści i osoby zbiegłe z więzienia. Pewnego razu, gdy na szkolnej pojawiły się pieniądze, dwóm z tych takich dziwnych, dzikich lokatorów zaproponował wyremontowanie dachu w swoim domu jako pracę. Dzięki wstępnej rozmowie o wynagrodzeniu ci dowiedzieli się, że Krzysztof trzyma w domu 3000 zł w gotówce. Zamiast więc je zarobić uczciwą pracą, postanowili je po prostu ukraść. W jakim skrócie weszli w nocy do domu, z młotkiem w ręku, pobili Krzysztofa, rzucili na ziemię, zaciągnęli pod ręce do sypialni i strasząc młotkiem kazali wydać pieniądze. Ukradli tam 3000 zł plus kilka jakichś pierdołowatych, niezbyt wartościowych rzeczy. Przed dojściem do tej całej tragedii obecny na szkolnej major nalegał, by Krzysiek zachowywał się bardziej ostrożnie i zachowawczo wobec nocujących i odwiedzających go ludzi ulicy. Jednak przewodniczący był nieustępliwy. W feralnej nocy, gdy Konon został napadnięty, major uciekł z miejsca zdarzenia, mając świadomość, co tam się rozgrywa. Nie ma żadnych informacji, ale również nic nie wskazuje na to, by ratując się ucieczką i zostawiając na pasłę bezwzględnych recydywistów człowieka, który przyjął go z ulicy pod swój dach, chociaż zawiadomił policję, albo zapukał i zawiadomił sąsiadów. Szanowni Państwo, nazywam się Kononowicz Krzysztof, kandydat na senatora. Chcę Państwa zawiadomić, jak ja wyglądam po pobiciu. Proszę bardzo. Proszę. Pobił mnie pan Komuntowski Marek, biały Marcin. Komuntowski Marek, który mieszka w Wasilkowie, przy ulicy Piotr Emil II, mieszkanie 45. Biały Marcin mieszka w Białymstoku, przy ulicy Wąskiej, numeru bloku nie pamiętam. Mnie boli głowa. Wczoraj o godzinie 12 wieczorem zostałem napadnięty, pobity. Widzicie Państwo, jakie mam ładne podziękowanie, że ich karmiłem, że ich dla ich kupowałem ubranie, kupowałem wszystko. Rabowali mnie, zastraszali mnie, musiałem dawać pieniędzy na alkohol, na wszystko. Zastraszali mnie, zastraszali mego ukochanego przyszłego brata, Wojtka Słodeckiego, uciekł, ukrywa się, bo boi się ich, tak? I jeszcze Skurczyński Maciej też dołożył rąk, który mieszka w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 2A. Bo nie jeszcze dołożył jeden człowiek. Wysocki Jakub, który mieszka za mostem na Krypackiej. Na Krypackiej. To są bandyci. To są, którzy umieją bić, zabijać. Mnie boli głowa. Nie widzę na oko, na jedno, na drugie. Kopali mnie. Po jądrach, po brzuchu, po głowie, wszędzie. Bili. I młotkiem pan bandyt, biały Marcin, mówił, że jeżeli ja pójdę na policję, to mnie dzisiaj wieczorem zabije.
ale nie udało się jemu. Nie udało się, szanowne, kochani państwo. Nie udało się. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu nie udało się mnie zabić. Chcieli mnie zniszczyć dokumenty, zabrali mnie pieniądze, zabrali portfel. Gdzieś 2500 zabrali mnie. Chcę pokazać, gdzie trzymałem pieniądze. Tu byli pieniądze też. Nie ma. Pusto. Portfel zabrali z pieniądzami. Skórzany. Brązowy. Nie mam. Zabrali telefon komórkowy nowy. Dwa telefony ukradli nawet. Ukradli nawet telefon od Wojtka Suchodolskiego. Słuchawki zabrali. Byłem napadnięty. Wdarli się do mojego mieszkania. Wieczorem. O godzinie 12 wieczorem. W nocy. A otworzył drzwi dla nich pan Skurczyński Maciej, który był razem dogadany z nimi. To był razem ich, jak to nazwać? Banda. Jak? Banda. To banda, banda bandycka. Zorganizowana grupa. Zorganizowana grupa przestępcza, których chcieli mnie zabić, położyć do ziemi, ale dzięki Panu Bogu jeszcze żyje. Jeszcze ten Bóg w niebie, najwyższy Pan Jezus mnie chroni. Chroni. Dziękuję Tobie, Panie Jezu. Byłem w spowiedzi, byłem w komunii niedawno. Przyjąłem Twoje ciało i Ty mnie obroniłeś. Obroniłeś. Zrobili z mego zdjęcia, biały zrobił swoim aparatem z mego dowodu, zrobili zdjęcie, żeby mieli jak ja wyglądam, gdzie mieszkam i tak dalej. I jeszcze. Chomuntowski Marek też przeprowadził ten z Wasilkowa. Z Grajewa jeszcze jednego, który przestępca bił mnie bardzo. Wszędzie kopał. Po jądrach kopał, po głowie, wszędzie, po ręcach, po brzuchu. Ja ledwo uszedłem, uprosiłem się z życiem. Ledwo. Później udałem się, nie mogąc, wsiadłem w Westerkę, jak oni opuścili mój dom, to udałem się na komisariat trzeci. Prowadzi dochodzenie komisariat trzeci. Dalsza będzie informacja za chwilę. Dziękuję bardzo. Rok 2015 sprawił, że Krzysztof Kononowicz powrócił do masowej świadomości i zaczął docierać do ludzi w internecie. Szybko zrozumiał, że warto być internetowym celebrytą. Jeszcze w maju żalił się na brak środków do życia i prosił o wsparcie, a już 4 miesiące później, we wrześniu, ukradziono mu 3000 zł w gotówce. Ten rok był punktem zwrotnym w życiu Kononowicza. Wydaje się, że gdyby nie ta współpraca z niemieckim, najprawdopodobniej życie Kononowicza mogłoby nie potrwać już szczególnie długo. Koniec sezonu 2015.